wydarzeń Aleksandra Barcikowska. Witam Państwa. Kobiety są gorsze za kierownicą od mężczyzn. Osoby z niepełnosprawnościami nie radzą sobie w życiu. Kryzys psychiczny to wymówka dla lenistwa i nieporadności, a blondynki nie są za mądre. To stereotypy, nie tylko krzywdzące, ale też bardzo szkodliwe, niestety wciąż obecne w społeczeństwie. I myślę sobie, że orężem do walki z nimi i nauki tolerancji jest z pewnością żywa biblioteka, która po raz kolejny zorganizowana została w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, a ze mną Olga Roicka, koordynatorka wydarzenia. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I pani Milena Barancewicz, matka wielodzietna, która wcieliła się w żywą książkę. Dodam tylko, że towarzyszy jej najmłodsza córeczka, czyli Melisa. Dzień dobry. Przywitałaś. I tak, Melisa się już z nami przywitała. Dzień dobry. Jakie dziś po tym całym wydarzeniu towarzyszą Wam, drogie Panie, emocje? Zacznijmy od Ciebie, Olgo. Byłaś koordynatorką Żywej Biblioteki. To ogrom pracy i odpowiedzialności, to już wiemy. Ale czy tyle samo radości i satysfakcji? Tak, z pewnością to było dla mnie ogrom po prostu wdzięczności, dobrych emocji, jakie dostałam od ludzi, pozytywnych wrażeń po wszystkim. Także to po prostu serce rośnie, ile dobra jest w ludziach, ile życzliwości i ile fajnych rzeczy można zrobić współpracując razem. Czy nie miałaś takiej chwili zawahania, czy warto? Nie, to myślę, że bez wahania. czy warto? Bałam się troszkę, że to jednak jest ogrom pracy skoordynować takie wydarzenie i to pierwszy raz mogłam uczynić, ale miałam wspaniały zespół, który dzielnie mnie wspierał, podpowiadał i był naprawdę ogromnym wsparciem. Z takimi ludźmi można wszystko. I też duży odzew, prawda? Bo jak ja byłam, żeby nakręcić materiał w bibliotece, to właściwie drzwi się nie zamykały. Co chwilę ktoś przychodził, wychodził. Tak, zgadza się. Bardzo chętnie też młodzież brała udział w wydarzeniu. Nie trzeba było też ich namawiać, więc młodzież też przełamała stereotypy takich, którzy siedzą w domach i niczym się nie interesują. Gratulujemy w takim razie. A dla pani Mileno i pani najmłodszej córki Melisy, to był debiut w roli Żywych Książek. To był dobry i owocny spędzony czas? Tak, dowiedziałam się wiele o tym, jak widzą nas inni. Myślałam, że tylko takie internetowe hejty są wśród szczególnie młodych ludzi, nie? 500+. I tak ostatnio bardzo takie niepopularne są duże rodziny w takiej, że tak powiem, w takim wydźwięku. Natomiast wiele młodych ludzi, którzy odwiedzali, zadawali wiele pytań, pokazało mi, jak bardzo są zainteresowani, jak bardzo otwarci na to, co mamy my do pokazania światu swoim życiem, swoimi wartościami, tym, co jest dla nas ważne. Ja tak myślę sobie, że pani jako mama 6 dzieci rozmawiała już z młodymi ludźmi w różnym wieku, od tych najmłodszych do tych wchodzących w ten okres dorosłości. A mimo tego był jakiś taki drobny stres, obawy przed tym spotkaniem? Tak, były obawy o trudne pytania. Takie się nie pojawiły, a może pojawiły się, tylko ja odebrałam je przez to, że wszyscy byli tak otwarci, tak życzliwi, dobrze nastawieni. Nie było pytań, na które trudno mi było odpowiedzieć. Odpowiadałam zwyczajnie, tak jak jest u nas w domu. Nie pojawiły się żadne kąśliwe uwagi, żadne nieprzychylne komentarze, więc było naprawdę super. Myślę, że to też takie spotkanie z panią, z tym uśmiechem, z tą otwartością, z tym, jaki jest pani człowiekiem, sprawiło, że ludzie pewnie też troszkę inaczej z panią rozmawiali, bo zobaczyli, jak wygląda mama dużej rodziny, kobieta aktywna zawodowo, która może spełniać siebie, która może kochać swoje dzieci, męża i tworzyć taką piękną rodzinę po prostu. Dziękuję. Tak chciałam właśnie pokazać, że można żyć według swoich zasad, według swojej wartości, wychowując wiele dzieci, mieć również czas na... Super, Melisko, tak, też tak sądzisz? Mieć czas na pasję, na rozwijanie firmy, na życie po swojemu, na własnych zasadach. Melisa musiała nas opuścić, bo jednak co za dużo... To niezdrowo. Melisa nie ma jeszcze parcia na szkło, oby tak było zawsze. Dlatego teraz, Olgo, spytam o ten dobór gości. Żywe Książki. 16 w sumie osób wzięło udział w tej akcji po tej stronie Żywych Książek. Spektrum zagadnień bardzo szerokie. I kwestie związane z niepełnosprawnością, z duchowością, z seksualnością, z pracą zawodową, z rodziną. Czy w taki sposób właśnie dobierałaś gości? Różnorodność była tym kluczem do ciekawej akcji, do ciekawej Żywej Biblioteki. Tak. Metoda Żywej Biblioteki właśnie na tym polega, żeby dobierać ludzi z różnych grup, jeżeli chodzi na przykład o inne wyznania lub brak wyznania, na przykład...
osoby z niepełnosprawnościami i to też różnego typu, bo była pani poruszająca się na wózku inwalidzkim, ale był też pan, który ma niewidzialną niepełnosprawność. Był buddysta, była osoba niedowidząca. Także spektrum myślę, że bardzo szerokie. Każdy mógł też znaleźć coś dla siebie i pomyśleć, z kim by chciał porozmawiać, żeby przełamać swoje stereotypy albo dowiedzieć się po prostu czegoś więcej. Łatwo było przekonać te osoby do udziału w Żywej Bibliotece, do skonfrontowania się z tak naprawdę czasami bardzo odmiennym światopoglądem, z bardzo odmiennymi opiniami na tematy, czasami też trudne. Te osoby, które były książkami podczas tegorocznej Żywej Biblioteki, no to dały się przekonać, ale były też osoby, które kibicowały, mówiły, że to fajny projekt, ale nie są gotowe, żeby rozmawiać o tym z innymi. Także czy było łatwo? I tak, i nie. Ale było warto. Było zdecydowanie warto i książki po wszystkim, po akcji też były bardzo zadowolone, że mogły wziąć udział w takiej akcji i że mogły też porozmawiać z innymi. Bo to też książki też, też mogą rozmawiać, też mogą zadawać pytania, więc też w dwie strony działa. Nie tylko książki opowiadają, ale również czytelnicy, którzy przychodzą, często dzielą się swoimi historiami. I to jest po prostu chyba najpiękniejsze, że jest ten dialog, że ludzie mogą spotkać się i porozmawiać. Chociaż w naturalnych warunkach może nie mieliby okazji, to żeby prawda. Się spotkać, bo nie zawsze znamy kogoś, kto jest buddystą, kto porusza się na wózku. Także Żywa Biblioteka właśnie jest takim projektem, taką platformą, która umożliwia spotkania się różnych ludzi. Pani Mileno, o co najczęściej pytano panią podczas rozmów? I czy podchodziły tylko kobiety, młode dziewczyny, czy także panowie? Zacznę od końca. Może podchodzili i zarówno panowie, jak i panie. Najczęściej były to młode osoby, również pary i zainteresowanie było jakby obopólne, więc nie tylko dziewczęta i panie zadawały pytania, ale również młodzi panowie byli bardzo zainteresowani, jaka jest rola ojca w tak dużej rodzinie, jak rozkładamy obowiązki. Byli zaciekawieni, czy mamy taki tradycyjny podział ról, czy oboje pracujemy, więc ja z chęcią opowiedziałam o tym, jak niestandardowo my żyjemy. Troszkę się tym standardom wymknęliśmy przez to, że nie pracujemy na etatach oboje, prowadzimy swoje studio fotograficzne, więc i ten podział obowiązków w domu również jest taki bardziej partnerski. A pierwsza część pytania? Właśnie o to, o co najczęściej jak pytali. Tak, to przede wszystkim. Tak. Dziewczęta też pytały często o trudy związane z ciążą, z porodem, nawet z takimi rzeczami, które często dostawałam taki feedback, że one słyszą same złe rzeczy w internecie o tym, że to jest trudne, że to jest bolesne, że boją się bardzo macierzyństwa właśnie ze względu na to, że jest to trudne. Ja chciałam też tak trochę odczarować to, że macierzyństwo jest przede wszystkim piękne, bywa również trudne, ale jak to moja przyjaciółka mówi, to są takie cuda w trudzie, że ta codzienność potrafi nam tak wynagrodzić te różne trudne sytuacje, że to jest najważniejsze. A nie dziwili się, że jest jeszcze ktoś w tym takim świecie, który stawia na to, żeby robić szybko, żeby zdobywać kolejne cele, żeby objechać cały świat najlepiej 5 razy dookoła, żeby cały czas żyć tak fantastycznie, być wyspanym, być pięknym, być bogatym, że ktoś decyduje się właśnie na dużą rodzinę? Tak, bardzo się dziwili i nawet padały pytania, kim ja chciałam być, tak w takim kontekście, że mi coś nie wyszło w życiu. A ja właśnie odpowiadałam, że zawsze chciałam być mamą, bo jak byłam małą dziewczynką i ktoś mnie pytał o to, kim ja będę w przyszłości, jak koleżanki odpowiadały, nauczycielką, lekarką i tak dalej, to ja odpowiadałam, że byłam mamą i to był mój taki nadrzędny cel w życiu, mimo skończonych studiów, mimo firmy, mimo pracy, to macierzyństwo jest zawsze dla mnie na pierwszym miejscu. A tak na co dzień rodzina wielodzietna w Polsce wciąż jest obarczona stereotypami, domysłami, czasem niewybrednymi komentarzami. Jakby tak trudno było niektórym z nas zrozumieć, że są ludzie, którzy w taki sposób wyobrażają sobie swoje życie i rodzinę. Jak to jest? My otaczamy się takimi ludźmi, dla których nie jest to, którzy są tolerancyjni, którzy są otwarci. Natomiast głównie w internecie spotykam się z takimi różnymi nieprzychylnymi opiniami. Znamy również wiele rodzin wielodzietnych, które są świetnie sobie radzą, dają społeczeństwu mnóstwo pięknych, cudownych ludzi i nie mamy problemu z tym, żeby ktoś nas tak wprost krytykował. Mówię bardziej to gdzieś tam w mediach społecznościowych i tak dalej. Te stereotypy, które się pojawiają, to chyba są takie,
bardzo zupełnie bezpodstawne, biorąc pod uwagę, jak w tej chwili wyglądają, kształtują się ceny, jaka jest inflacja, że dzieci ma się po to, żeby dostawać kiedyś 500+, teraz 800+. Pani też to słyszy? Tak, słyszę to, ale staram się obalać takie stereotypy, bo my nigdy nie polegaliśmy na tym wsparciu, które jest dobre i ważne, myślę, ale nigdy na nim nie polegaliśmy. Zawsze pracowaliśmy również ciężko, ale staraliśmy się zapewnić dzieciom wszystko, co najlepsze i fajne wakacje i wiadomo, wszystko w zgodzie ze sobą, żebyśmy to my im zapewnili, a nie jakieś tam dodatkowe środki, które są. Ale jak patrzy pani na swoich znajomych, to te duże rodziny to jest dzisiaj jednak rzadkość, bo kiedyś było zdecydowanie więcej dużych rodzin w Polsce. Tak, to jest rzadkość. I trudno też zrozumieć ludziom, że my na to się zdecydowaliśmy świadomie. Często są takie sugestie i powątpiewania, że to się po prostu przytrafiło i że my sobie z tym musimy teraz poradzić, a trudno ludziom zrozumieć, że to jest świadomy wybór, że my tak chcemy żyć. A przyszło kiedyś państwa dziecko, syn bądź córka do domu i powiedziało, że zostało wyśmiane w klasie czy w jakiejś takiej sytuacji towarzyskiej właśnie ze względu na liczbę rodzeństwa? Nie spotkali, przynajmniej nie powiedzieli nam o tym. Nigdy. No to naprawdę, myślę, oby było tak dalej. To teraz do obu z pań to ostatnie pytanie. Co jest dla was największą wartością takich akcji jak Żywa Biblioteka, Olga? Myślę, że tak jak też powiedziała Milena, że książki mają też możliwość obalać stereotypy na swój temat. I to jest piękne, że uważam, że po prostu zmieniamy świat na lepsze społeczeństwo, że podchodzimy do siebie z większym zrozumieniem, mniej tej dyskryminacji jest i myślę, że teraz tak często mówi się, że jest taka polaryzacja społeczeństwa i myślę, że takie akcje właśnie jak Żywa Biblioteka sprawiają, że jesteśmy bliżej siebie. Właśnie, bliżej i nie dalej. I pokazujemy, że życie nie jest czarno-białe, że tam w środku dokładnie, też jest mnóstwo odcieni szarości i łatwiej można zrozumieć człowieka w takiej bezpośredniej rozmowie niż na przykład w internecie czy gdzieś w mediach. I nie bać się go, prawda? Zdecydowanie. A nawet jeżeli się czasami troszkę boimy, to podczas tej Żywej Biblioteki można ten swój strach przełamać, bo też słyszałam, że niektóre osoby troszkę bały się podejść do niektórych książek, że chciały, ale też na przykład bały się, że zapytają o coś nie tak, że urażą kogoś, ale namawialiśmy, że tak, te właśnie Żywe książki też się na to zgodziły, bo chcą o tym opowiadać, chcą powiedzieć, jak się do nich zwracać, jak ich traktować, a jak nie traktować. Więc myślę, że to jest po prostu piękne, że zbliża ludzi zdecydowanie. Więc życzymy sobie jak najwięcej takich akcji i z perspektywy Żywej książki. Ja również uważam, że to jest super przedsięwzięcie. Żałuję, że dopiero teraz się o nim dowiedziałam w tym roku, ale uważam, że to jest przede wszystkim fantastyczne, że można zobaczyć drugiego człowieka, że można człowiekowi spojrzeć w oczy i nie widzieć tylko tego określenia, z którym on przyszedł się mierzyć i tych słów, czy to jest transpłciowość, czy to jest wielodzietność, czy to jest buddyzm, czy niepełnosprawność, to za tym słowem zawsze kryje się człowiek i przede wszystkim dostrzec jego i jego podejście do życia, jego światopogląd. Tak, i na pewno uśmiechnąć się do siebie i najpierw poznać historię, a potem dopiero jakieś zdanie sobie rzeczywiście wypracować. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, Żywa Biblioteka za nami powróciła do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej po 5-letniej przerwie. Do tej pory 8 edycji udało się zrealizować. Miejmy nadzieję, że kolejne również będą, bo chyba nie ma nic bardziej wartościowego niż właśnie możliwość rozmowy z drugim człowiekiem. Takiej czasami bardzo intymnej, w cztery oczy, ale właśnie poznanie takiego człowieka, jakim on jest, a nie wypracowywanie sobie poglądów na podstawie tego, co czytamy w internecie, bo przecież tam też jest dużo informacji, które z prawdą nie mają nic wspólnego. A o tym wszystkim mówiły dziś Olga Roicka, koordynatorka wydarzenia, czyli Żywej Biblioteki w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej i pani Milena Barancewicz, matka wielodzietna, która wcieliła się w rolę Żywej Książki. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Bardzo.